Mam cię coś z sobą, pewien rekwizyt. Mam nadzieję, że się nie pobrudzę. O, mam. Wziąłem sobą kostkę lodu. I chcę powiedzieć o pewnej rzeczy. 0 stopni Celsjusza jest to punkt, w którym stykają się dwa różne stany. Dwa różne stany skupienia tej samej substancji, którą jest woda. 0 stopni Celsjusza, Maszyś, możesz zobaczyć, jak lód jest fajny, zimny. 0 stopni Celsjusza, możesz puścić dalej. Jeśli ktoś lodu nigdy nie dotykał i nie widział. To moment, w którym łączą się z sobą dwa stany. Stan stały i stan ciekły. 0 jest punktem kulminacyjnym, ponieważ kiedy temperatura lekko wzrośnie, to lód zaczyna się topić. Ale kiedy temperatura lekko spadnie, to woda zaczyna zamarzać. Jest to tak zwany punkt 0, od którego wszystko się zaczyna. Albo woda zaczyna zamarzać, albo woda zaczyna topnieć. I myślę sobie o pewnej bardzo ważnej rzeczy, że jako chrześcijanie byliśmy w podobnym miejscu kiedyś w naszym życiu. Byliśmy w miejscu 0, od którego wszystko się zaczynało, cała nasza podróż z Bogiem. Może ktoś jeszcze z nas nie wyznał nigdy Jezusa swoim Panem i nie rozpoczął przygody z Jezusem Chrystusem, to chcę ci powiedzieć, wcześniej czy później będzie czekał ciebie ten stan. Stan 0, od którego będzie trzeba wszystko zaczynać. A ten stan jest bardzo szczególny, ponieważ od niego możesz zostać tylko i wyłącznie przywrócony do życia lub oddany śmierci. 0 to jest punkt, od którego wszystko się zaczyna. Możesz albo żyć i być przywróconym do życia, albo być przeznaczonym do śmierci. Nie ma innej opcji, bo zawsze coś będzie się działo. I moje dzisiejsze słowo zatytułowałem Przywróceni do życia. Chcę ci powiedzieć, że dzisiaj Chrystus jest kimś, kto chce przywrócić cię do życia. Czy to znaczy, że jesteś martwy? Nie, bo wszystkie procesy życiowe, funkcje życiowe naszego ciała trwają, prawda? Ale jest coś, co wymaga w naszym życiu poświęcenia szczególnej uwagi. To jest nasze duchowe życie. Życie, które powinno być tym, które kieruje nasze cielesne życie. Życie duchowe. To jest bardzo ważny element. I dzisiaj o tym będę chciał mówić. Chciałem przeczytać fragment, który znajduje się w pierwszym liście Piotra, 3 rozdziale, 18 wersecie. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał. Sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Aby was przywieść do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. I jeden fragment, który mówi o bardzo ważnej rzeczy. Chrystus umarł jako sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Umarł nie po to, żeby po prostu sobie umrzeć i po prostu, żeby cierpieć i żeby doświadczyć męki, ale umarł dlatego, ponieważ miał w tym jeden cel. Tym celem było danie tobie szansy przywrócenia cię do życia. Przywrócenia cię do życia nie tego cielesnego, nie tego fizycznego, które widzimy na co dzień, ale przywrócenia cię do życia w pełni z Bogiem. Bo dzisiaj jest coś, co oddziela człowieka od Boga, a tą rzeczą jest grzech. Tą rzeczą jest nasze ja. Tą rzeczą jest świat, w którym się znajdujemy i którym żyjemy. Chcę, może powiedzieć, zacząć troszeczkę z innej beczki. Ile razy było tak w naszym życiu, że o czymś marzyłeś? Ile razy było tak w naszym życiu, że miałeś marzenie, aby na przykład problemy finansowe, które gdzieś tam masz, nagle się rozwiązały? Ile razy może było tak, że miałeś albo miałaś złamane serce i marzyłeś o tym, żeby stało się coś, co tą sytuację odmieni? Ile razy bywało tak w twoim życiu, że może żyłeś z kimś w kłótni, może nie mogłeś z kimś się pojednać, może byłeś w jakimś innym problemie i zaczynałeś marzyć, jakby to było pięknie,
gdyby to wszystko nagle zaczęło się układać, jakby było wspaniale. I zacząłeś czasami sobie tworzyć różne rozwiązania, różne wyjścia, jakby dana sytuacja mogła wyglądać według Ciebie, gdy zostanie rozwiązana. Nie wiem ile razy, ja nie pamiętam ile, ja nawet nie potrafię tego zliczyć. Ale chcę Ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jest ktoś, a dokładnie Bóg, który również ma pewne marzenie. Marzeniem Bożym nie jest mieć full kasy na koncie, bo jest mu to niepotrzebne. Marzeniem Bożym też nie jest mieć fajną furę, bo też to nie jest dla Niego jakoś super istotne. Ale Bóg marzy tylko i wyłącznie o jednym. O tym, żebyś mógł być człowiekiem, który jest zbawiony. Marzy o tym, żebyś skorzystał z tego, co zrobił dla Ciebie Jezus Chrystus na krzyżu. Jego marzeniem jest przywrócenie Cię do życia. I moje pytanie, jakie dzisiaj chcę Ci zadać, czy jesteś gotowy na to, by Chrystus przywrócił Cię do życia? Czy jesteś gotowy na to, żeby On przywrócił Cię do życia z sobą? Jeśli nawet czasami bywa tak, że oddałeś życie Bogu, że wyszedłeś z tego punktu zero, i zacząłeś żyć dla Jezusa, ale coś się stało, że od tego Jezusa zostałeś oderwany, zostałeś odciągnięty. Być może Twoje marzenia, być może rzeczy, którymi żyłeś, doprowadziły do tego, że przestałeś się koncentrować na Jezusie, na wypełnianiu Jego woli, na realizowaniu Jego planów, Jego marzeń, a zacząłeś coraz bardziej koncentrować się na tym, aby realizować swoje marzenia i swoje pragnienia. Chcę Ci powiedzieć jedną rzecz. Jezus chce przywrócić Cię do życia dla Niego. I myślę, że zaraz powiemy sobie, jak można to zrobić. Może nigdy nie byłeś w takim miejscu, gdzie powiedziałeś Bogu tak, ja chcę, żebyś Panie dzisiaj to Ty kierował moje życie. Będę chciał dzisiaj o tym powiedzieć, jak to zrobić i co to oznacza dla Ciebie i dla mnie. Wiecie, nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę. Myślę, że tak. Ale dzisiaj świat ukierunkowany jest w pewną stronę. Ładowani jesteśmy różnego rodzaju przekazami. Przykładowo, dzisiaj w świecie liczy się to, byś miał dobrą pracę, ładną żonę czy przystojnego męża, fajne życie, dzieci, rodzinę, samochód, mógł sobie pozwolić wyjechać na wczasy i generalnie gdzieś tam pokazywać, że wszystko u Ciebie jest okej. Okay. Jest taki model, który jest przyjęty w świecie, prawda? Mniej więcej tak on wygląda, że gdzieś tak wygląda porządna rodzina, że wszystko na pozór wydaje się okej, nie? A co jeśli Ci powiem, że to jest model, który zostaje Ci narzucony przez ten świat? Jest napisane w Bożym Słowie, że nad naszym światem kto ma władzę? Szatan. Jest napisane, że ma szatan władzę nad tym światem i jedynym ratunkiem dla Ciebie jest Jezus Chrystus. Co jeśli Ci powiem, że jeśli walczysz każdego dnia o to, żeby mieć takie życie, walczysz na swój sposób i swoimi siłami, to dajesz się wciągnąć w sidła jeszcze bardziej, w sieć, którą ma dla Ciebie przygotowaną diabeł, bo Twoje życie staje się podporządkowane temu wszystkiemu, co doświadczasz, temu modelowi, który przygotował dla naszej epoki diabeł. Co jeśli Ci powiem, że potrzebujesz tym wszystkim ratunku i że jest ktoś, kto może zmienić Twoje myślenie? Dam Wam jeszcze taki przykład a propos tego, jak funkcjonuje mniej więcej świat. Ktoś mi ostatnio podesłał pewne nagranie, ale uświadomiłem sobie, że to jest prawda też w moim życiu. Nie wiem, czy wiecie, czy kojarzycie, kiedy przychodzi okres jesienny albo okres zimowy i na przykład jedziesz gdzieś samochodem i włączasz sobie radio. Wiecie, ja tak często robię. Włączam sobie radio, albo wrzucam sobie coś na telefonie, jakiś materiał, żeby sobie coś wysłuchać i pojawia się ten magiczny czas reklam. I co się pojawia w tych reklamach głównie? Jak jesień to leki. Właśnie, jak jesień to leki. Czyli pojawia się reklama. Czujesz się chory? Łapie cię gorączka? Weź nasz lek. On cię uzdrowi. Weź nasze lekarstwo, bo jeśli go nie weźmiesz, to jutro umrzesz na kaszel. Więc musisz wziąć nasze lekarstwo, bo inaczej to się źle dla Ciebie skończy. Albo słuchaj kolejnej reklamy. Łupię Cię w kolanach? Zaraz już nie będziesz chodzić. Potrzebujesz naszego kolagenu, który uzupełni niedobory w Twoich kolanach. I wiecie, słucham najpierw o lekach, nie?
mija jakiś czas, przeleci jakaś muzyka, jakaś pan czy pani powie coś w radiu fajnego i po chwili zaczyna się kolejny czas reklam. I co tam leci? Zbliżają się święta. Nie masz pieniędzy. Weź kredyt na podwójnym procencie. Nie? Chcesz wyjechać na wczasy, a nie masz kasy. Nic innego, jak tylko kredyt w naszym banku. I wiecie, kiedy tak jadę i słucham. Leki, kredyt, leki, kredyt, leki, kredyt. Trochę muzyki. Pan powie coś w radiu, znowu. Leki, kredyt, leki, kredyt. Ja dojeżdżam do domu i pierwszą rzecz, którą chcę zrobić, to chcę wziąć kredyt. Na leki. Nie? Chcę wziąć kredyt na leki. Tak to wygląda. Wiecie, dajemy się kierować, ale pytanie, komu dajesz się kierować? Komu jesteś w tym momencie podporządkowany? Wiecie, to jest taki oczywiście przejaskrawiony przykład, taki, wiecie, który no... ma tylko nam coś prezentować, że każde nasze decyzje są komuś podporządkowane. Za każdą decyzją nie stoisz tylko ty sam, ale stoi coś jeszcze. Za każdym twoim pragnieniem też stoi coś jeszcze. I pamiętaj to, co powiedziałem na początku, są tylko dwa stany skupienia, stały i ciekły w tym momencie, jeśli chodzi o temperaturę 0 stopni. Może się strzałka przechylić trochę na lewo albo trochę na prawo. I coś się będzie działo. Albo będziesz wchodził w stan stały, albo będziesz wchodził w stan ciekły, albo będziesz wchodził w stan śmierci, albo pozwolisz Bogu, by przywrócił cię do życia. Wiecie, ja widzę, jak to dzisiaj funkcjonuje, jak dzisiaj funkcjonuje nasz świat. Widzę, że dzisiaj jest podporządkowany temu, żeby coś osiągnąć, coś mieć. A co jeśli ci powiem, że kiedy wpuścisz do swojego życia Jezusa, to wiele rzeczy zacznie się zmieniać. Co jeśli ci powiem, że jeśli wpuścisz do Niego Jezusa, to twoje życie zacznie być podporządkowywane już nie temu światu, ale w pełni Jezusowi Chrystusowi. A co jeśli ci powiem, że zasady, którymi żyje Jezus, to są inne zasady niż te, którymi żyje świat? Wystarczy przeczytać fragment Ewangelii albo fragment Biblii, w którym czytamy, gdyż Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Kto dzisiaj chce cierpieć za niesprawiedliwych? Nie znam takiego wariata. A on cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Po co cierpiał? Ponieważ wiedział, że to jest jedyna droga. Jego śmierć krzyżowa jest jedyną drogą dlatego, żeby cię zbawić. Dlatego, żeby dać tobie ratunek. Dlatego chcę ci powiedzieć, nie czekaj, ale pozwól Bogu przywrócić się do życia. Wiecie, ja wiem, jak dzisiaj wygląda świat. Ostatnio oglądałem pewnego mema. Właściwie czytałem pewien kawał o Januszu. Nie? Przychodzi Bóg do Janusza, staje przed Januszem i mówi: Januszu, Januszu. On mówi: o kurczę, Bóg, czego chcesz ode mnie? Januszu, nie bój się. Przychodzę do ciebie, ponieważ mam coś dla ciebie. On mówi: tak, mów, co masz dla mnie? Chcę dać ci dowolną rzecz, jaką tylko sobie zapragniesz. O, fajnie, panie, to dawaj. Ale jest jeden warunek. Sąsiad dostanie dwa razy tyle. Mogę prosić o wszystko, o wszystko. Mogę prosić o pałac. Możesz prosić o pałac, ale sąsiad dostanie dwa. Mogę prosić o milion na koncie. Możesz prosić, ale sąsiad dostanie 2 miliony. Janusz tak myśli. Myśli i mówi: Boże, wiem. Mówi: słucham, Janusz. Wyłup mi oko. Nie? To jest pewien przykład, może śmieszny, ale chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Kiedy pozwolisz Jezusowi zmieniać swoje życie, to coś się wydarzy. Czasami może będzie tak, zakładam, strzelam, że może masz dobrą pracę. Może w tej pracy poświęcasz bardzo dużo czasu. Może zarabiasz dobre pieniądze. I kiedy powiesz: Boże, ja chcę, żebyś przywrócił mnie do życia, ja chcę skorzystać z tego, co masz dla mnie, wrócisz do tego punktu zero, to Pan stanie przed Tobą i powie: ja nie chcę, żebyś tam pracował, bo to niszczy Twoje życie, bo to niszczy Twoją relację z rodziną, bo to niszczy miejsce, w którym się znajdujesz. Musisz wrócić do punktu zero i pozwolić Bogu kształtować się od zera, pozwolić Mu układać swoje życie od samego początku. Co jeśli Bóg powie, mówię, masz fajną pracę, dobrze zarabiasz, a co jeśli Bóg powie,
chcę, żebyś większość tych pieniędzy, które zarabiasz, przeznaczył na budowanie Bożego Królestwa. Panie, ale to są moje pieniądze, moje wczasy, moje życie, mój dom. Okej? A Pan ci powie, to jest moment, w którym trzeba sprowadzić się do punktu zero. Pozwolić się Mu prowadzić, aby zyskać jeszcze więcej. Inny przykład. A propos Janusza. Kłócisz się z sąsiadem. Cały chcesz, żeby ten sąsiad w końcu dostał nauczkę. W końcu było tak, że dać mu popalić. Niech on w końcu zobaczy, że ja mam rację, a nie on. Wiecie, to nie musi być sąsiad. To wystarczy, że to będzie mąż albo żona. Nie? Albo ktoś z rodziny, albo jeszcze ktoś. A Bóg, kiedy będzie sprowadzał cię do punktu zero, powie, ja nie chcę, żeby twój sąsiad dostał od ciebie nauczkę, ale ja chcę, żebyś w końcu to ty poszedł do niego i przyznał się, jak wiele krzywd mu wyrządziłeś. Jak wiele zła dla niego zrobiłeś. I to będzie moment, w którym Bóg zacznie przywracać cię do życia. Zacznie doprowadzać do zmiany twojego życia. Może być tak, że kochasz śpiewać. Marta kocha śpiewać. A może nie kocha, ale śpiewa. I Pan Bóg powie do ciebie, gdy będzie przywracał cię do punktu zero, ja nie chcę, żebyś śpiewała. Ja nie chcę, żeby nigdy więcej z twoich ust nie wydobył się żaden głos śpiewu, ponieważ ja mam dla ciebie inny plan. Ponieważ od teraz z twoich ust będą wydobywać się słowa Ewangelii i będziesz walczyć o zbawienie wielu ludzi i będziesz widzieć tego efekt. Co wtedy? Co wtedy, kiedy Pan przyjdzie do ciebie, kiedy będzie przywracał cię do życia, zacznie zabierać z twojego życia różne rzeczy? Czy mu pozwolisz na to? Czy mu to oddasz? Chcę ci powiedzieć, moment, w którym oddajesz Bogu całe swoje życie, to jest moment, w którym rozpoczyna się coś bardzo niepopularnego. Rozpoczyna się pokuta. Dzisiaj możemy sobie myśleć, że pokuta to jest bezsensowna asceza, cierpienie i biczowanie się po plecach bez celu rozgotowanym makaronem albo czymś innym. Ale to nie jest pokuta. Prawdziwa pokuta następuje wtedy, kiedy oddajesz Bogu rzeczy swojego życia i tylko Bogu, bo możesz próbować się zmieniać sam. Możesz zatrudnić coacha, jakiegoś trenera motywacyjnego, kogokolwiek i zacząć się zmieniać sam. Ale to nie ma sensu, jeśli to nie przechodzi przez Jezusa Chrystusa. Bo jeśli to przechodzi przez Jezusa Chrystusa, to jest moment, w którym zostajesz przywrócony do życia. I jest to najlepsza pokuta, jaką możesz sobie wyobrazić, bo przez Jezusa doświadczasz zmiany. Oddajesz Mu coś, ale bierzesz z powrotem coś lepszego. Oddajesz Mu rzeczy, których nie chcesz często oddać. A On w zamian daje ci pokój, daje ci radość, daje ci coś, czego wcześniej nie miałeś. On przywraca cię do życia. Wiecie, ilu spotkałem ludzi na swojej drodze, którzy byli całkowicie zdewastowani tym, że zagubili się w tym wyścigu szczurów. Żyli dla siebie. I nie było to łatwe. Ale przychodził moment, kiedy oni pragnęli i wołali, mówili, Boże, ja chcę pokoju, ja chcę doświadczać czegoś, czego wcześniej nie doświadczałem. Moje życie jest niestabilne, myślę o tym, jak spłacić kredyt, jak zmienić życie w mojej rodzinie, jak poprawić sobie z chorobą kogoś w rodzinie. I żyjesz tymi wszystkimi rzeczami, twoje życie jest przytłoczone, jest przygniecione. Jest tylko jedna rzecz, jest to powrót do punktu zero i pozwolenie na nowo Bogu się kształtować. Ale powiem wam, jak dzisiaj jest. Dzisiaj wielu ludzi wypycha ratunek ze swojego życia. Jest pewna historia, którą lubię się dzielić. W czasach komuny pewien lekarz dostał telefon. Wiecie, wtedy telefony odbierali, czy też mieli telefony, tylko ludzie, którzy no, musieli je mieć. W tym wypadku to był chirurg, więc on musiał mieć ten telefon. Więc dostał w nocy, pierwsza w nocy telefon dzwoni. I słyszy, panie doktorze, proszę przyjechać do szpitala, mamy małego chłopaka po wypadku, jak pan nie przyjedzie, to umrze. I on wybiega na ulicę, ledwo co się ubrał, wziął torbę z narzędziami i patrzy, jej samochód. Zatrzymał samochód, a jeździło ich bardzo mało wtedy. I mówi, panie, wieź mnie do szpitala. Ten pan mówi, spoko, nie ma problemu. I kiedy on wsiada do tego auta, tylko zdążył zobaczyć człowieka w takim czarnym prochowcu, dużym kapeluszu, jak go wyrzucił z auta, wsiadł w jego miejsce i gdzieś pojechał. Ten lekarz dotarł do szpitala po 3 godzinach. Kiedy tam dotarł, usłyszał od jednej z pielęgniarek informację,
że niestety, ale pacjent zmarł pół godziny temu. I my nie rozumiemy, dlaczego Pan tak późno przyjechał. My nie rozumiemy, co się stało, że Pana nie było na czas. Ojciec tego dziecka siedzi w kaplicy rozpaczony. Nie rozumie, dlaczego Pan nie przyjechał. Ten lekarz, narzucony takim poczuciem winy, poszedł do tej kaplicy. Patrzy, w pierwszej ławce siedzi ten człowiek. Podchodzi do tego człowieka i wiecie, kogo tam zobaczył? Faceta w czarnym prochowcu i kapeluszu, który wyrzucił go z samochodu. Samochodu wyrzucił tego człowieka, a ten człowiek był jedynym ratunkiem dla jego syna. Jedyną nadzieją na to, żeby to dziecko przeżyło. I dzisiaj dokładnie jest tak samo z nami. Wyrzucamy Jezusa z naszego życia, ponieważ boimy się Mu oddać ster nad naszym życiem. Boimy się pozwolić, aby to On wsiadł do tego auta i uratował to, co jest dla nas najcenniejsze. Bo próbujemy sami i sami, na swoją rękę i po swojemu. I później są takie efekty, jakie są. Życie pełne niepokoju. Ostatnio rozmawiałem z pewnym człowiekiem, pracuję na kolei. Mówi, rok 2018 był najgorszy od wielu lat. W miejscu, gdzie pracuję, było najwięcej samobójstw. Od czasu, kiedykolwiek pamięta. I ludzie zdesperowani, załamani. Nie mają nadziei. Kończą ze swoim życiem, bo nie widzą szans. Ale jest jedna szansa. Tą szansą jest Jezus Chrystus. Tylko Chrystus jest dzisiaj nadzieją dla ludzi. I nie ma innej nadziei. Bo tylko Chrystus może przywrócić cię do życia. I jeśli nigdy nie poznałeś, czym jest pełnia życia, to zaufaj Chrystusowi. A może kiedyś poznałeś i zapomniałeś, jak to jest. Powiem wam, ja jeszcze nie mam dzieci, ale niebawem będę tatą. Boję się niesamowicie. Ale jak znam dzieci, to wiem o jednej rzeczy. Kiedy się rodzą, one są w punkcie zero. One wszystko poznają. Biorą, pogryzą krzesło. Zobaczą, że to nie jest do gryzienia. I dobry rodzic kieruje dziecko. Mówię, tego nie jedz, tu masz cukierka, zjedz. Fajny, słodki, smaczny. O, tu masz psią kubkę, tego nie jedz. Za późno. Wiesz, że już nie jest dobra i nie jest smaczna. Prawda? Kotka też nie gryź, bo futro nie jest zdrowe. Ale dziecko wszystko poznaje od samego początku. Musi dotknąć, sprawdzić. I dobry rodzic uczy dziecko, co jest dobre, a co jest złe. Prawda? I to jest właśnie ten punkt zero, kiedy dziecko zaczyna poznawać świat. I dokładnie tak samo jest z Tobą i ze mną. Kiedy oddajesz swoje życie Chrystusowi, musi nastąpić pokuta. Pokuta, która doprowadza Ciebie do punktu zero, do punktu, w którym Ty pozwolisz Jezusowi, aby układał Twoje życie. Oddasz wszystkie swoje strachy, lęki, pozwolisz Mu wsiąść do tego samochodu, aby otrzymać ratunek. I wtedy zobaczysz, jak zostajesz przywrócony do życia. Tego dokonał Jezus właśnie na krzyżu. Dał Ci szansę, byś został przywrócony do życia. Jeden z fragmentów Biblii mówi, że musi stać się jak dziecko, by wejść do Bożego Królestwa. Wiele razy się zastanawiałem, dlaczego jak dziecko? Dlatego, że dziecko dopiero poznaje świat. Pozwól Jezusowi, by to On był tym dobrym Ojcem. Kimś, kto będzie prowadził Cię w poznawaniu świata. Kimś, kto będzie prowadził Cię i pozwalał Ci stawiać pierwsze kroki. Nie bój się cofnąć do punktu zero, bo to jest najlepszy moment, w którym Twoje życie może doświadczać zmiany. Chcę Wam powiedzieć na koniec jeszcze jedną historię. Historię o dwóch siostrach bliźniaczkach. Też czasy jeszcze głębokiego PRL-u, ledwo co powojenne. Dwie siostry wybrały się kupić sobie jakąś sukienkę. Chodziły od wystawy do wystawy, od witryny do witryny. I w końcu stanęły przed jedną witryną sklepową i zobaczyły, wow, jaka fajna sukienka. Wtedy tych sukienek nie produkowano hurtowo, więc trzeba było iść do tego sklepu i powiedzieć, panie krawiec, niech pan uszyje nam taką sukienkę. Dla mnie i dla mojej siostry. I ten krawiec tak stanął, spojrzał na te siostry i powiedział, czy mogę wam coś zaproponować. One no śmiało. Nie będziecie w tej sukience dobrze wyglądać. Mogę uszyć dla was coś lepszego. Coś, co będzie dla was w sam raz. Jedna z sióstr powiedziała, nie, ja chcę tą, co jest na wystawie. Krawiec powiedział, dobra, płacisz, masz, ja ci uszyję. A ta druga powiedziała,
to niech Pan mi uszyje taką, jaką uzna Pan za najlepszą, że będzie dla mnie. Po tygodniu przyszły do tego sklepu, sukienki były gotowe. Ta pierwsza, która wzięła tą sukienkę z wystawy, ubrała się w nią i wyglądała jak rupucha. Wstrętnie jak żaba. I nawet jej się ta sukienka nie podobała, kiedy sprawdzała ją w lustrze. Ale ta druga, gdy pozwoliła temu krawcowi uszyć tą sukienkę, wyglądała przepięknie, jak anioł. Ponieważ oddała swoją sukienkę w ręce mistrza, kogoś, kto doskonale wiedział, co będzie dla niej dobre. Pytanie, kiedy się mam do ciebie? Czy jesteś gotów, jesteś gotowa oddać swoje życie w ręce mistrza? Czy jesteś gotów i gotowa na to, żeby to Chrystus dzisiaj przywrócił cię do życia? I może to będzie bardzo bolący proces. Może będziesz musiał oddać rzeczy, o których ja nie wiem, a których ty wiesz i które są dla ciebie ważne. Ale jeśli to zrobisz, On przywróci cię do życia. Będzie to najlepsze, co możesz doświadczyć w swoim życiu, bo będziesz w miejscu, w którym twoje życie jest w rękach mistrza. Będzie to miejsce, w którym to ty zwyciężysz. I zwyciężysz nad całym światem. Ponieważ to Chrystus będzie tym, kto zostanie twoim Panem. Nie bój się. On zwyciężył śmierć na krzyżu, On zwyciężył grzech. Jeśli pozwolisz Mu prowadzić swoje życie, będziesz w rękach mistrza, a On przywróci cię do życia. I znowu zagości w twoim sercu radość, pokój. Będziesz czuł spełnienie. Będziesz wiedziała, że jesteś bezpieczna, bo jesteś w miejscu, w którym prowadzi cię sam Bóg, najlepszy tata, jakiego mogłeś tylko mieć. Amen.